Cześć, witam Cię tutaj Lingowy Dziadzia. Kolejna paczka od widza, tym razem od Marcina. Widzę, że tutaj coś się rozlało. Paczka długo leży, ponad 2 tygodnie nie miałem czasu jej rozpakować, więc możliwe, że jakbym rozpakował szybciej, to by się nie wylało. Nieważne, zobaczymy co się wylało. Marcin, dziękuję Ci bardzo za paczunię. Jak tu było pakowane, kurde, tu było pakowane. Jak słychać, deszczyk pada. O, kiedy ja to wszystko, kurczę, słuchajcie, wykorzystam? Nie wiem. Folia. O, tu coś mamy. Co my tu mamy? Good stuff. Wheel cleaner. Zaje fajnie. Dobrze, będziemy testować. O, wiemy, co się wylało. To się wylało. PNC. No dobrze. Idę po ścierę. Breakbusters, tak? Tak się to nazywa? Tak się to nazywa. Zaraz sprawdzimy, czy to jest to. Tak, to się wylało. Dokładnie. To puściło. Skurczybyk. Dobrze. O, pieni się niesamowicie. Zaraz to będę musiał opisać. Tak, to jest to. To się wylało. PNC, to będę pamiętał. O, tak, korek puścił. W ogóle nie trzyma jakby. No, słuchajcie. Zdarza się. Butelka widzę po... skup się. Good stuffie bodajże. Tak. Dobra, to od razu wrzucam tu. Okej, okay, super. O tym produkcie było, o tym będzie. Lecimy dalej. O kurde, co my tu mamy? Teraz tak, słuchajcie, tu mam pełną listę, tu też coś puściło. Chyba założę gumiaczki jednak. Założę gumiaki. Tak to jest, chemia, jeżeli chodzi o pakowanie, to jest ciężka bania. A dwa, że ja, zobacz jak ja otworzyłem, odwrotnie. No trudno, co zrobić, takie życie. Upsa. Dobra, będziemy zaraz czytać, będę czytał, słuchaj, żebyś zobaczył. Co jest w ogóle w tej paczce? Chwilunie, daj mi chwilę. Rozpoznawanie twarzy. Tak. Podesłałem pakowanie. Część z nich powtarza się z tym, co masz i testowałeś. No okej, no co? Pierwsze. Good stuff. Tak jest. Nowy, zasadowy cleaner do felg. Później, o, kwaśny szampon od Good Stuffa. Tego nie miałem. Świetnie, zaraz będziemy go szukać. Tutaj coś mamy. Poczekaj. Co my tu mamy? Build Humber, ha, ha, ha. A to znamy temat, fajna sprawa, dziękuję. Co to jest to? Czytaj. Kurczę, soft, ale co? Zaraz zobaczymy, będziemy czytać dalej, poczekaj. Rozpoznaj mojego ryja. Widzisz mojego ryja? Widzisz, dobra. Build Humber, Atom Mag, dobra, mikrofibra, to nas nie interesuje, co tu jeszcze mamy? Tu jakaś mikrofibra, coś tam. Co to jest to? Build Humber? Kurczę. Ale co soft? Kurczę, nic, będę się musiał skontaktować z kolegą, na pewno będzie pamiętał. Co mi to przypomina? Kurczę, przypomina mi to cleaner do opon od Giona, tak naprawdę, bo taki miętówka. Co to może być? Nie mam pojęcia. To odstawiamy. Dobra. Tu mamy. Co to mamy? Tu mamy... O! Double Soul. Czyli tu mamy, kurczę, Shiny Garage kwaśny. Tu mamy co? Ha, no risk. Mycie bez spłukiwania. No dobra, dziękuję, super. Mam na w arsenale, będzie test, ale dzięki. Co my tu mamy? Giro coś tam, kurczę. To chyba też mam. Ciężko opisane, słuchaj. Wszystko się rozjechało. Za długo stało w paczce, kurczę. No tak, to jest, jak się nie ma... O, Glass Magic, klasyk do szyb, znamy. Build Humber, czytaj więcej. Rękawica do mycia, chusteczki do czyszczenia. Soft. O, to może być.
Tak. Sof krem szampon. Gdzie to jest? Kurczę. Tak. Szampon od Softa. O kurczę, super. Taka miętówka. No i przypomina mi naprawdę Giona. Ten cleaner. Dobra, super. Tu mamy co? Co tu jeszcze jest? A, jest. Brilliant Finish Rinseless Wash. Wash, może tak. Jak wyżej szampon do mycia bezwodnego, bez spłukiwania, również z amerykańskiej stajni. Rewelacja. Kurczę. Będę musiał od miejscowego szamana wziąć gąbkę stosowną do tego. No, tu klasyka. The Tailor's Magic. To już klasyka, płyn do szyb, wiadomo, król, mistrz, szkoda, że się zawinął. A to co to mamy od Softa? Co to mamy od Softa? Silikon. Co to jest w ogóle? Opis tutaj, szukamy. Dziedzia był, dziedzia jest, dziedzia będzie. Są szampo, chusteczki, rękawica do mycia. Nie wiem. Kurczę, trzeba będzie to rozkminić. Tak, i wycieramy coś tamtego, tego. Kurczę, same krzyżyki. A, jakiś woks. Czy jakiś wosk, kurczę. Ha. Ole śmierdzi. Skurczybyk. Zobaczymy, poczytamy. Co to jest? Ale to wygląda na silikon. A, pewnie usuwanie. Resztek, kurczę. Tak mi się... Wax off, powiedzmy, no. Tak mi się wydaje. Co dalej? Zobaczymy. Co my tu mamy? O! Dwa razy? The Tailor's Magic. Ale tutaj jest coś innego. Tu może być... O! To mamy dwa. O kurczę, to tutaj mamy tak, płyn do szyb. Okej, bomba. The Tailor's Magic. Czytamy dalej. Czyli jest tutaj napisane, co tutaj było DM. DM... Glass Magic Classic do szyb, no dobrze. No ale tu co tu jest? A Finish Car Glaze. Tu jest napisane, kurde. Dobrze, że spojrzałem, okej, okay. Znany temat. Aha, dobra, to wyrzucamy. Słuchaj, co my tu jeszcze mamy? O, ale puściło znowu, szmacisko. Coral Lux jakiś, kurcze. A, czyli do skórki, klimaty. Dobra, wycieramy. Okej. Okay. Wąchamy. Przyjemnie pachnie. Czyli cleanerek, pewnie do skórki, tak mi się wydaje. Trzeba będzie poczytać. No chyba tak. Albo zabezpieczenie, albo czyszczenie. Nie wiem, będę musiał się wgłębić, ale prawdopodobnie zabezpieczenie. Tutaj coś puściło i nie wiem co. O kurde. Pro, ale co pro? Wszystko ścieram. No niestety. Gotowy, ale co gotowy? Nic, będę się kontaktował. Kwaśny szamponik. Czyli tutaj od Shiny'ego to nie wiem co to jest. Double co? Double, pewnie pianka, kurczę. Dobra. I tu mamy koroluka chusteczki do czyszczenia. Ok. Średnio jestem tym, takimi produktami zainteresowany. No do odświeżenia mogą być. I tu nam się coś wylało na rękawice. Ciekawe. Teraz rękawice to ja muszę pomacać. A i tu jeszcze jakieś mikrofibry. Do szybek. Zdecydowanie moim zdaniem. Będzie nieźle. Do szybek owszem jak najbardziej. Dobra. Folióweczka pstryk. To kładziemy tu. Słuchaj, i teraz tak, to kładziemy tu. Pstryk, jeszcze jeden rzut okiem na telefon, słuchaj. Kartonik też już możemy odrzucić. Pstryk, to kładę tu. Rozpoznawanie twarzy, ok. Numer telefonu pokazałem, świetnie. Nie ma jak to być by strzachą. Teraz tak, jeszcze muszę sobie, słuchaj, sprawdzić jedną rzecz. Messenger. Dobra. Okej, Marcin, słuchaj, no dziękuję Ci bardzo. Niestety PNC puścił, ale to najmniej ważne. Teraz tak. Będę chciał wiedzieć, co jest w tej buteleczce, co było gotowy. Ale tu jest pro, ale co pro? Co pro? Kurczę, no nie dam, no nie przeczytam, no nie ma szans. Nie mam szans. Pro
i gotowy. I to wszystko. Tutaj to już wiem, to już przeczytałem od softa. To znam. No dobra, słuchaj, teraz rękawica. Tego jestem ciekawy. Rękawica. W środku sztywna, ale tu ten puch może być przyjemny. Bardzo ją porównuję do tych chińskich rękawic za 5 zł. Z tym, że tu jest więcej mięsa. Naprawdę może być przyjemnie. Do odtykania powłok może być niezłe, bo ona jest zbita, właśnie kwaśny APC albo kwaśny szamponik i jedziemy. Zobaczymy. Fajna sprawa. To od razu widzę, że szyby. To nie ma tematu. Nic innego do tego nie widzę. Szybka, jeszcze raz szybka. Idealna mikrofibra. No dobrze, słuchaj, chusteczki znamy. Ładny arsenał. Bardzo fajny, grubaśny. Jedyne co, to nie mam pojęcia co tutaj jest, ale to się dowiemy. To jest najmniejszy problem. Kiedy to się pojawi, nie mam pojęcia, Marcin. Dziękuję Ci serdecznie bardzo za gratisy. Rękawica, o, czuję, że może zrobić robotę. Fajne jest też to, że ma tutaj, o, sznureczek do wieszania, także grubsza sprawa. No dobra, z mojej strony to wszystko. Kolejne gratisy dla dziadzi, co mnie bardzo cieszy. Będę się mógł pobawić. Rzeczywiście są produkty, których nie miałem. Są produkty, które miałem. Najmniej istotne, wiadomo, najważniejsze jest to, że nawet jeżeli produkt był na kanale, oddam go jako gratis lub ewentualnie na szybko skleję coś, tak żeby nie było, że olałem widza, który wysłał mi gratisiory. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Marcin, dziękuję Ci jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.